Dzień dobry. Zapraszam na ulubieńców makijażowych ubiegłego roku. Mój makijaż wykonałam wszystkimi ulubieńcami, a tutorial do tych oczu znajdziecie w filmie, który dodam wkrótce. Listę zacznijmy tym, czym zawsze zaczynam mój makijaż, czyli są to brwi. Ja nie mam ulubieńców tego roku. Ja od 4-5 lat używam tego samego. Jest to Anastasia Beverly Hills The Brow Pomade w kolorze Ash Brown i Tinted Brow Gel w kolorze Chocolate. Ja tego używam od zawsze, nie znam niczego lepszego. Ja wiem, że to nie są najtańsze produkty, w sensie wcale, są to dosyć drogie produkty, ale to na jak długo wystarczają te produkty, to jest naprawdę niesamowite. Tutaj możemy oczywiście, jeżeli chodzi o pomady do brwi, korzystać z produktów uzupełniających jak Inglot Duraline, ale nie trzeba. On starcza na przynajmniej rok użytkowania sam z siebie i dłużej nie rekomendowałabym używania tego produktu tak czy siak, ponieważ jest to produkt mokry, więc tam się jakieś bakterie mogą zalęgnąć i tak dalej. I to jest moje trzecie albo czwarte opakowanie, tak samo jak i ten żel do brwi. On nie trzyma brwi tak jak klej, on bardziej nadaje kolor włoskom. I to jest tak, że na przykład Ash Brown z Anastasia Beverly Hills to jest bardzo chłodny odcień, taki wręcz szary, ale produkt Tinted Brow Gel w kolorze Chocolate sprawia, że te brwi są troszeczkę bardziej ocieplone, więc to jest dla mnie idealny kombo, bo to jest bardzo chłodne, troszeczkę za chłodne same w sobie i jak ja mam je razem ze sobą, to nie tylko, że te włoski mają taką definicję w sobie, to jeszcze te włoski nabierają odcienia cieplejszego i ciemniejszego, co sprawia, że brwi końcowo wyglądają w ten sposób i jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego efektu i nie chcę go zmieniać, dlatego nie mam ulubieńców tego roku. To są ulubieńcy wszechczasów! I tyle. Kolejna jest baza pod powieki i to jest produkt, który był dla mnie naprawdę rewolucyjny w tym roku. Gdy ja odkryłam ten produkt, to cały sposób mojego wykonywania makijażu się zmienił, ponieważ ta baza nie dość, że niesamowicie podbija wszystkie pigmenty, to w żaden sposób nie trzeba jej utrwalać. Wszystko się do niej pięknie przykleja. Można nią wykonać bardzo proste makijaże pigmentami prasowanymi, jak i cieniami. Można jej używać do makijażów dziennych, mimo tego, że jest naprawdę bardzo jasna. I ona sprawia, że ja nie potrzebuję niczego innego. I też na bardzo długo starcza ten produkt. Ja kupiłam pierwsze opakowanie w maju z zeszłego roku i używałam je do końca grudnia i jeszcze tam był produkt, ale oddałam go koleżance, bo i tak miałam już nowe opakowanie i nadal on tam był, a ja używam tego mnóstwo, bo ja wyrysowuję nim brwi, ja nakładam go na całą powiekę, jeżeli lubię cut crease, to używam go do tego, jeżeli chcę rozjaśnić jakiś kolor w makijażu, to mogę go wymieszać z pigmentami i zrobić nowe kolory w ten sposób. Jest to coś niesamowitego. Nie znalazłam lepszego zamiennika do tego produktu. Nigdy w życiu nie używałam lepszego produktu niż to i na tym primerze możemy używać wszystkich cieni. Tanie paletki, drogie paletki, na tym wszystko wygląda super. Nie zawiodła mnie ta baza ani razu. Ja mam powieki tłuste, mi się wszystko bardzo szybko zbiera. Ta baza też się na początku zbiera, jeżeli założymy jest dużo, więc trzeba troszeczkę tam wyrównać palcem, jak zaczynamy blendować, jeżeli chwilę to za długo leży nam na powiece. Ale ta baza naprawdę sprawia, że nawet bardzo tanie cienie wyglądają na niej spoko. Cienie pastelowe. I ja jako osoba, która jest no przed 30, ja za 3 lata kończę 30 lat, ja tu już mam dużo skóry i dużo zmarszczek pod okiem, i ta baza nadal sobie radzi. Czasami przy niektórych cieniach potrafi mi się tutaj coś zebrać w załamaniach powieki na dolnej powiece, ale to było tylko i wyłącznie latem i tylko przy niektórych cieniach. A oprócz tego, no to ta baza radzi sobie ze wszystkim. Polecam gorąco, bez tego to ja nie mogę żyć! Promise. Następnie muszę powiedzieć o narzędziach, ponieważ same baza i same dobre cienie to nie wszystko, jeżeli nie mamy dobrych narzędzi do tego, czyli pędzli. I moim odkryciem tego roku dzięki Xmerii, dzięki Marcie, są pędzle Hulu. I ja kupowałam je na sztuki, są też zestawy, ale na sztuki
byłam w stanie dobrać sobie takie kształty, które chciałam i też taki koszt na przykład. No, są Hulu Pro, które są troszeczkę droższe i jeden potrafi kosztować 4-5 dyszek, ale te wszystkie pędze, które ja kupowałam, były tanie, były do 20 zł i są niesamowite. Jakby same te 4 pędze, które mamy tutaj, pozwolą nam na wykonanie prawie wszystkich makijaży, a kosztowały no mniej więcej 15 zł. Hulu P34 to jest jakaś magia. To jak ten pędzel potrafi wyrysować cut crease, nałożyć precyzyjnie cień, bazę wokół brwi i wszystko, to jest niesamowite. Te pędzle są niesamowicie precyzyjne, pozwolą nam na zrobienie wszystkiego, czego chcemy. Nie niszczą się, no bo JustUp mi się bardzo szybko zniszczyły te pędzle i owszem, dobrze nadal działają, ale to już nie jest ta sama jakość, tam połowę włosków wypadło, a tutaj nadal mamy świetną jakość. Koszt tych pędzli jest niewielki i jeżeli na przykład chcemy sobie dokupić inny kształt pędzla, to zamawiamy przy zamawianiu innych kosmetyków jeden pędzel za 15 zł, albo też stacjonarnie w niektórych miejscach te pędzle są sprzedawane i już mamy o tyle więcej możliwości dzięki zaawansowanej ilości kształtów tych pędzli, ponieważ na przykład no, takiego kształtu pędzla, czyli bardzo mały pędzel do blendowania, nie jest łatwym pędzlem do znalezienia. I mimo tego, że ja na przykład mam zestaw Zoe i ten zestaw mam już 5-6 lat i on nadal jest idealny, tam się nic z żadnym z pędzli nie stało z włosiem, to tam takich kształtów nie było i nie widzę też pojedynczych pędzli, które by miały takie zaawansowane kształty, bo wydaje mi się, że Zoe przestała te kształty produkować. I te włosie też jest takie bardzo miękkie, bardzo delikatne, przyjemne na skórze, to nie dziobie w żaden sposób. I te kształty też są no niesamowite, mamy tutaj tyle kształtów, które pozwalają na wykonanie bardzo precyzyjnych makijaży, jak i takich szybkich, tak jak ten o, P36. Nie mylę się, tak. Którym po prostu możemy nałożyć cień, machnąć go na całą powiekę i jest super. Więc no... To są naprawdę świetne pędzle, możecie się nimi zainteresować, to jest niewielki koszt i polecam gorąco. No to tyle a propos pędzli. Następnie przejdę do cieni do powiek i pokażę Wam bardzo drogie palety, które według mnie są najlepszymi i bardzo tanie palety, które też są naprawdę świetne. I zacznę od Anastasia Beverly Hills Mervina Collection Pro Pigment Palette Volume 2. Bardzo długa nazwa. Ale jest to paleta, która kompletnie odmieniła moje życie makijażowe, bym powiedziała. Ja kupiłam tę paletę rok temu na wyprzedażach styczniowych w Sephorze za 240 zł, pamiętam po dziś dzień. I kupiłam tę paletę, ponieważ potrzebowałam palety kolorowej, ponieważ moje wszystkie makijaże były neutralne i stwierdziłam, to już jest nudne, to trzeba coś dodać. I praca z tą paletą sprawiła, że moje makijaże się kompletnie przetransformowały. Moje makijaże się zmieniły. Ja z osoby, która zawsze robiła makijaże takie typowe beauty, neutralne, też słabej jakości, już teraz patrząc tak okiem moim dzisiejszym makijażowym, zaczęłam coraz więcej tworzyć makijaży kolorowych i ja po prostu nie mogłam przestać. I ta paleta otworzyła moje oko na makijaże kolorowe. I jakość tych cieni jest nieporównywalna do innych, ponieważ to są prasowane pigmenty. I ja tutaj nie mówię o cieniach błyszczących, bo one są naprawdę bardzo ładne, jakby nie są super, nie są złe, są takie ok, ale mi chodzi o cienie matowe. I jeszcze do tego ta baza z Anastasii, która była stworzona z tego, co słyszałam, żeby pracować z tymi paletami, naprawdę sprawia, że blendowanie tych cieni to jest przyjemność. Sposób, w który można łączyć ze sobą te cienie, jest niesamowity. Tutaj z dwóch kolorów możemy zrobić trzeci, który wygląda jak zupełnie nowy kolor, który tam nie widać, że te cienie, że ten kolor jest stworzony z dwóch innych. On po prostu wygląda jak nowy kolor. Ja więcej o tym mówię w tutorialu do tego makijażu, do którego zapraszam. Jeżeli jeszcze go nie ma, to będzie za tydzień. Wydaje mi się, że takim najważniejszym punktem sprzedażowym tej palety i palet ogólnie Mervina, to jest to, że pomimo kosztu, te palety teraz kosztują 325 zł za sztukę, no to ja sobie zażyczyłam jeszcze dwie. I to jest naprawdę bardzo wysoki koszt. Bardzo dziękuję moim rodzicom, bo mi się zbili na dwie kolejne na święta. No i mam volume 3 i volume 4.
No, te palety wizualnie są przepiękne, tego się nie da im w żaden sposób odmówić, ale to w jaki sposób się da z nimi pracować, to co można nimi stworzyć, to jak te makijaże wyglądają, jeżeli już troszeczkę umiemy się nimi obejść, to jest niesamowite. Praca z tymi paletami może być trudna dla osób początkujących. Tutaj wystarczy, że ledwo dziubniemy pędzlem w cień i on może iść na całą twarz. To jest zupełnie inna kontrola. Tutaj trzeba mieć większe wyczucie i taką większą jakby kulturę pracy, o wiele więcej ilości pędzli, ale jeżeli jesteśmy na to przygotowani i wiemy, że trzeba z tym pracować inaczej niż z normalnymi cieniami, to możemy stworzyć makijaże naprawdę niesamowite, których normalne cienie po prostu by nie wykonały. Jeżeli chcecie, to gorąco zachęcam spróbować. Są też takie małe palety Norvin. Kupiłam taką jedną mojej przyjaciółce. One są troszeczkę tańsze. Jeżeli chcecie po prostu poczuć jakość tych cieni, to też to jest, myślę, dobre rozwiązanie. I zdaję sobie sprawę z tego, że to są bardzo drogie cienie. To nawet dla mnie, gdzie makijaż to jest moja największa pasja, ja tak nie oszczędzam, jeżeli chodzi o makijaż. No to... I to jest taka kwestia, no kupuję tylko wtedy taką jedną paletę. Nie kupię sobie mnóstwo innych rzeczy, po prostu kupuję paletę jako pasjonat. A jeżeli nie chcecie wydawać tak olbrzymiej sumy na jedną paletę, to gorąco Wam polecam paletę Mio 5 Points. Mio wyszło w tym roku z nowym designem tych palet. Są palety zaprojektowane od nowa. I też jakość tych cieni jest inna. I wszystkie filmy, które ja robiłam na tym kanale na temat palet Mio 5 Points, to były poprzednie palety, które były w takim brzydkim, plastikowym opakowaniu taniej jakości i cienie były niesamowite, ale jednak to opakowanie troszeczkę tak odrzucało. I Mio zmieniło projekt tych palet. I jak wyszły te palety, to można było kupić 5 i dostać je w takiej osłonce. Każda paleta teraz kosztuje 25 zł i jest w takiej papierowej osłonce. Wszystkie są takie same. Może to się zmieni, ale ten moment osłonka jest różna, a wszystkie kolory są takie różowe z białym napisem, co jest bardzo piękne wizualnie, ale jeżeli mamy dużo tych palet, no i ja mam tych palet 5, no to muszę je trzymać i za każdym razem wyjmować z tego, żeby wiedzieć, która paleta jest która. No ale to jest taki mały minus, załóżmy. Są to palety, które mają 5 kolorów za 25 zł i to są cienie naprawdę niesamowitej jakości, jak za swoją cenę. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma ochotę zaszaleć z kolorem, załóżmy, ale się troszkę boi wydać dużo pieniędzy, to taka paleta jak Mio 5 Points Carnival będzie idealnym starterem do makijaży kolorowych, ponieważ jak łączymy na przykład ze sobą ten różowy i niebieski, to też wam się tworzy przepiękny fiolet. Tutaj zrobiłam taki tutorial też, więc możecie go zobaczyć. I możemy tą paletą naprawdę stworzyć przepiękne makijaże. Wszystkie te palety są naprawdę przepiękne. Tutaj jest kolejna paleta. Tu wydaje mi się, że naprawdę tutaj nie ma nic takiego dużego do zarzucenia tym paletom. I też te palety są stosunkowo łatwo dostępne, ponieważ stacjonarnie te palety możecie kupić w Contigo, ale też w internecie są w wielu miejscach na Minty, też strona z Mio jest świetna, ja tam już kupowałam parę rzeczy i też bardzo szybko, ładnie wszystko doszło, więc myślę, że jeżeli chcecie nowe paletki za niewielką cenę, to będzie najlepsze, co możecie sobie podarować. Jeśli chodzi o bazę pod makijaż, to moją ulubioną bazą jest Pierre Né Makeup Base Smoothing, którą kupiłam chyba też na początku zeszłego roku. I ona pachnie pięknie. Wiem, że to jest najmniej ważna rzecz, ale no ta baza pachnie przepięknie, kojarzy mi się z Douglasem na święto. Nie wiem, jakoś tak. Już niejednokrotnie mówiłam o tym, jak bardzo podoba mi się zapach tej bazy, ale ona naprawdę pachnie tak bardzo świeżo i bardzo drogo. Ona ma aromat takich naprawdę bardzo drogich kosmetyków. Jest to bardzo delikatny aromat, ale za każdym razem on mnie zachwyca. I on podoba mi się bardziej niż baza ze Smashboxa, jakby to też jest baza silikonowa, która wypełnia delikatnie pory. Ten efekt nie jest jakiś taki wielki, ale jednak go widać na skórze. Delikatnie pomaga przedłużyć żywotność podkładu na skórze. No podkład na nim wygląda naprawdę bardzo ładnie, oprócz mojego syfka, no ale to mam takiego dużego syfka i w sumie to jest całkiem dobry syfek.
bo on sprawia, że jednak widzimy tutaj, że jak wyglądają kosmetyki na skórze problemowej. Tego sywka wczoraj nie było, ale oczywiście Clarkson musiał coś tutaj nadziubać, bo nie byłabym sama, gdyby była inna. Zobaczyłam się słuchawki. I oczywiście ta faktura skóry nadal jest widoczna. Ja mam 27 lat, więc troszeczkę to już zaczyna być widoczne po moich porach i po tym, jak ogólnie twarz zaczyna wyglądać, gdy się zbliżamy do 30, to brzmi strasznie, ale ta baza naprawdę pomaga, żeby ta skóra jakoś tak była utrzymana w ryzach, więc myślę, że wiele osób się z nią polubi. Cenowo jest bardzo korzystna, pachnie pięknie, więc myślę, że jest naprawdę spoko opcja. Podkład, który mam dzisiaj na twarzy, to jest Urban Decay Stay Naked w kolorze 21. Jest to naprawdę przepiękny podkład, który skradł moje serce. To jest moje drugie opakowanie. To nawet nie jest faworyt tego roku, bo już używałam go wcześniej. Ale no, nie mogę o nim zapomnieć. Krycie jest średnie. Jak widać, przebijają mi piegi. Ja preferuję takie krycie. Delikatne do średniego. Szpachla to nie jest moje preferowane wykończenie podkładu. I to nie nazwałabym tego podkładu szpachlą, ale można go ubudować. Bardzo szeroka gama kolorystyczna. To jest podkład samoutrwalający. Nie tak mega, ale on jednak matowieje, więc jeżeli chcecie wykończenie bardziej rozświetlone, to możecie chcieć używać podkładów bardziej świetlistych, ale też to nie jest takie tępe na tej twarzy. Ta twarz nadal wygląda dosyć naturalnie, on pięknie się łączy ze skórą. Ja nakładam podkład mokrą gąbeczką. Tańsza opcja, którą uwielbiam i w sumie nie wiem, który podkład wolę, czy ten z Urban Decay, czy ten, czyli NYX Born to Glow. Tego chyba używam ostatnio więcej, ponieważ on daje takie bardzo świetliste wykończenie i ten podkład nie zastyga w ogóle, więc jeżeli go nie przypudrujemy, to on zostanie mokry na skórze. Jest to też delikatne krycie. Ten podkład nie zrobi nam żadnego ciastka. On na twarzy wygląda bardzo, bardzo naturalnie, ale tego krycia jednak troszeczkę jest, więc no, jego widać jest na bardzo dużej ilości moich filmów, jego uwielbiam. Przy pudrowaniu on też wygląda pięknie na skórze. Bez pudrowania troszeczkę może się ten podkład odbijać, ale w sensie jeżeli dotkniemy, ale naprawdę wygląda przepięknie i bardzo, bardzo lubię ten produkt. Korektor Urban Decay Stay Naked, tak samo jak i podkład, to są moje faworyty już od bardzo dłuższej chwili. Odkąd one wyszły, odkąd to była absolutna nowość, to te produkty skradły moje serce, to też już jest moje drugie opakowanie. I to jest korektor, który ma krycie średnie do mocnego. Nie jest to kompletna szpachla, ale jednak zasinienia chowa pod oczami, ale on się absolutnie nie zbiera, nie ciemnieje. I jest to korektor delikatnie samotrwalający. Mam go tutaj na palecie i jak widać, on tutaj nie chce się ruszać za bardzo, ale on nie ciemnieje przy tym utrwalaniu. Możemy go idealnie bake'ować moim ulubionym pudrem, który Wam pokażę za chwilę i trzyma się świetnie skóry. Można go też rozprowadzać delikatnie pędzlem, żeby robić blendowanie wokół cieniowania, tak jak ja to robię przy mojej technice blendowania cieni. Ja tutaj mam bardzo wysoko kość uniesioną obok nosa. Jakby ja mam tu po prostu zapadniętą skórę, ponieważ ja tutaj mam kość. I jeżeli ja bym chciała coś z tym zrobić, to myślę, że ja bym musiała hialuron tam wcisnąć, bo żaden korektor nie niweluje tego, że ja tutaj mam ten cień tutaj. Jeżeli daję lampę na przykład nad twarz, to tego już nie widać, bo tutaj oświetla mi ten cień. I ja po prostu mam tutaj taki cień od tego, że mam tam zapadnięcie twarzy i to jest dlatego. Niemniej jednak ten korektor na twarzy wygląda bardzo pięknie, naturalnie, można z nim robić wiele rzeczy i to wygląda bardzo estetycznie. Ja nie jestem osobą, która się tak mega podnieca na temat pudru do twarzy, nie? Ale ten puder skradł me serce. To jest puder Loose Setting Powder Translucent z Anastasia Petelli Hills. Jest to niesamowity puder, który tak jest troszeczkę satynowy, ale jednak matowy. On tak na skórze to mnie pani przekonała, że on tak jakoś tak inaczej na tej skórze wygląda. I on po prostu tak troszeczkę to światło odbija, ale w bardzo delikatny sposób. On jest wciąż matowy na skórze, ale jednak tak nie jak taka no
nie jak tynk na ścianie. Przepięknie wygląda na twarzy, można nim robić baking. I to jest pierwszy puder, którym ja mogę wykonać tego typu technikę. Ja wcześniej nie mogłam tego robić, bo zawsze jakieś mi się rzeczy tutaj wydarzały złe. Ja mam bardzo dużo skóry tutaj wokół oczu, która się lubi zbierać i która nie wygląda estetycznie z pudrami, a jednak ten puder robi wszystko, czego ja od niego potrzebuję. On jest prawie niewidoczny na skórze, ale robi z nią coś pięknego. Tutaj mi pomaga niwelować te moje zapadnięcia, bo odbija jednak trochę to światło i te moje zapadnięcia wyglądają troszeczkę lepiej. Więc polecam. Jest to bardzo droga zabawka. Pani mnie naciągnęła w Sephorze, ale ten puder wtedy był na przecenie chyba 25%, więc ja mówię, dobra, jak pani mówi, że jest taki super, to biorę. Ale można go kupować w mniejszej pojemności na innych stronach internetowych, więc myślę, że to byłoby lepsze rozwiązanie, bo tego pudru jest tak dużo, że on mi starczy na pół życia, jak nie więcej. Bo naprawdę jest go tutaj wciąż dużo, tak widać jak się miącha w środku, nie wiem czy na kamerze, ale żeby widać. A ja go używam cały czas od lipca, więc spoko opcja. NYX High Definition Blush w kolorze Taupe. Był to przez lata ulubieniec Niki Tutorials, ja od niej go poznałam i ona też ma chyba ten sam odcień cery, co ja, może troszeczkę bardziej opalona jest ode mnie. I jest to niesamowite i tak, ja wiem, że to niby jest róż, ale nie jest, nie wiem dla kogo mógłby być to róż. Jest to niesamowicie chłodny cień, który wpada troszeczkę w fiolet, który nie wygląda jak siniak. I tak samo ten z Zoewy i no nie znam niczego lepszego niż te dwa produkty do konturowania osób niesamowicie bladych jak ja. Kontynuując, ja znalazłam przepiękny róż w tym roku i jest to Kobo Coral Blush. Mam go dzisiaj na sobie, jest przepiękny, opalizuje delikatnie, ale nie bardzo. Jedyny minus to opakowanie, które mi się kompletnie rozpadło. Ale sam produkt jest przepiękny, wygląda bogacie na skórze, jest bardzo łatwo dostępny. Ma odcień, z tego co widać ma odcień taki bardziej różowy, koralowy. Ja preferuję taki wygląd na moim kolorze skóry, ale tam jest bardzo dużo różnych odcieni, więc jeżeli potrzebujecie czegoś zimniejszego, to też na pewno znajdziecie coś dla siebie. Kontynuując, przechodzę do utrwalacza do twarzy, ponieważ ja go zawsze pryskam na twarz, zanim nałożę rozświetlacz, żeby rozświetlacz miał się do czego przykleić do przypudrowanej twarzy. I coś, co skradło moje serce, to jest produkt, który moja mama tak kupiła, bo mówiła, że zobaczyła i stwierdziła, może mi się spodoba. Jest to NYX Bare With Me. Pięknie pachnie, też tak delikatnie. Tak bardzo świeżo, tak trochę ogórkiem, ale tak bardzo, bardzo delikatnie i ten zapach bardzo szybko wyparowywuje, więc to jest bardzo pozytywna rzecz. On ładnie odświeża twarz. W taki sposób, że on nabiera takiego delikatnego blasku, po czym on delikatnie wyparowywuje, ale jednak pudrowa już z siebie zdejmuje i rozświetlacz może się pięknie do twarzy przykleić. Nie ma to jakiegoś drastycznego efektu, ale też nie widać pojedynczych takich aśnięć tym produktem i to jest naprawdę, mimo tego, że mam ten produkt od niecałego miesiąca, to jest naprawdę świetny i będę go używać długo. Nie potrzebuję niczego innego. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to cudo to jest Glam Shop rozświetlica. Przepiękny odcień. Ja się o tym produkcie dowiedziałam z kanału Maksineszki. Jest to naprawdę niesamowicie błyszczący rozświetlacz, który nam robi przepiękną taflę na twarzy, która niesamowicie odbija światło. Możemy go budować, że jest zbyt drastyczny ten efekt, ale też niekoniecznie i potrafimy zrobić nim coś, co błyszczy się delikatnie i w przepiękny sposób. Powiedziałabym, że jedyny problem w tym produkcie to jest to, że to jest produkt plastelinowy delikatnie. I dzięki temu on przepięknie wygląda na twarzy, ale ciężko się go aplikuje. Ja aplikuję go palcem, bo w ten sposób działa to u mnie najlepiej. Teoretycznie tego typu produkty możemy bardzo ładnie aplikować gąbeczką lub też bardzo zbitymi pędzlami. Ja nie lubię takiego rodzaju aplikowania rozświetlacza, więc robię to palcem. Ale no, trzeba mieć to pod uwagą, że jest to produkt, który musimy aplikować troszeczkę inaczej niż taki rozświetlacz w bryle.
Jeżeli chodzi o błyski do oczu, to ja uwielbiam Femme Fatale Cosmetics. No nie ma nic piękniejszego. Mam też je na paznokcie. Dzisiaj wrzucę Wam tutaj obok kilka klipów, jak to przepięknie wygląda na oczach. No jest to coś niesamowitego. Zaaplikowałabym, ale tu przy tym makijażu matowym nie pasowały błyski, co mnie troszeczkę tak zasmuciło, bo źle to rozegrałam, ale to są niesamowite, sypkie pigmenty. Odkąd po raz pierwszy użyłam te sypkie pigmenty, to już nie mogłam wrócić do cieni błyszczących, prasowanych, ponieważ to nie jest to samo. Moc błysku tych cieni jest niesamowita. Nic się nie świeci tak bardzo jak to. Polecam gorąco ostatnią złotówkę wydać, byle żeby się świeciło i no nic się nie świeci tak jak to. Więc tyle. I też w tym roku odkryłam rzęsy marzeń i jest to marka Many Lashes, czyli różańce. No, sorry. To opakowanie są tak tandetne, wyglądają jak różaniec na komunię świętą, co do takiego antychrysta jak ja, to jest dosyć swędzące. Ale rzęsy są cudowne i normalnie niesamowitym jest, że to są produkty tanie, no bo takie rzęsy kosztują 30 zł. I tak wiem, one zapewne są z AliExpress i z AliExpress kupicie za 2 zł. Tylko trzeba na takie rzęsy z AliExpress czekać bardzo długo, a ja czekać nie lubię. No te rzęsy są u mnie w 2 dni, kosztują 30 zł, co jest ceną wspaniałą, jeżeli chodzi o sztuczne rzęsy, które są dostępne stacjonarnie, tak jak Wispies z Rossmana, które kosztują 25 zł, a wyglądają na oczach jak nic, tylko brzydkie, są takie źle poucinane. A tutaj mamy jednak taki efekt takiego taper, w sensie, że te włoski są jakby grubsze u nasady i cieńsze im dalej idziemy i one wyglądają bardzo naturalnie na oczach, mimo tego, że są to rzęsy bardzo, bardzo dramatyczne w wielu formatach, w wielu modelach. Więc jest to naprawdę dla mnie coś niesamowitego. Kupiłam mnóstwo, mam chyba z 10 par tych rzęs i też na przykład te rzęsy, które mam się na sobie, ja już je mam od pół roku. Ja je czyszczę, myję, coś tam się troszkę naruszyło, ale oprócz tego, jeżeli dbamy o to, no to one przez pół roku potrafią wyglądać w ten sposób, co jest naprawdę bardzo warte swojej ceny. Jeżeli już mówimy o sztucznych rzęsach, to też napomnę szybko o moim ulubionym kleju zeszłego roku, czyli Duo Quick Set Triplet Adhesive White to Clear. No, oczywiście on wysycha na niebiesko, więc widzimy dokładnie, w którym momencie powinniśmy rzęsy przykleić. Jest to świetny klej, nie znam lepszego od Duo i polecam gorąco i to tyle. W zeszłym roku nie znalazłam pomadki, która by skradła moje serce, jeżeli chodzi o formułę. Jakby ja bym chciała, żeby było wszystko super i pięknie, ale no nie wiem, jakoś tak ja bardzo lubię matowe pomadki, nie znalazłam żadnej super matowej pomadki, też nie kupowałam żadnych drogich super matowych pomadek, bo jakoś tak nie stać i wolę kupować się niedopowiek. Ja pomadki NYX Lingerie używam od bardzo długo, to odkąd one wyszły z 5-6 lat temu, to ja od tamtego czasu je używam i z NYXa moim ulubionym odcieniem było Push Up. Przez wiele lat i nadal nim jest, ale odkryciem tego roku był zdecydowanie ten kolor, czyli Silk Cashmere. Cashmere Silk. No, cudowny to jest odcień. Widać go tutaj, jest to odcień chłodny. Nie za różowy, nie za siny, nie za ciepły. No jest to odcień, który idealnie pasuje do mojego odcienia skóry i ja go polecam wszystkim. Jest to formuła dosyć taka schnąca, jak widać tutaj. Zdecydowanie mocno widać fakturę moich ust i no, jeżeli nie lubicie uczucia ściągnięcia pomadką, to nie jest to produkt dla Was. Nie jest to produkt tak bardzo suchy jak na przykład pomadki matowe z Anastasii, ale no niemniej jednak są to takie no dosyć wysuszające pomadki i tak no po paru godzinach się tutaj ścierają w środku, ale ten kolor uwielbiam całym sercem, jest cudowny. I w ten oto sposób dotarliśmy do samego końca tego programu. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli pominęłam jakieś produkty jak mydła do brwi albo eyeliner, a chcielibyście o tym wiedzieć, to napiszcie mi w komentarzach i Wam napiszę moje preferencje. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, bo jest Was tak niewielu. W ogóle co to ma być i jak żyć? Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu.
Pozdrawiam Was serdecznie, Klara. Ale właśnie ten produkt... Nie szkodzi. Ale produkt... No, nie zawiodła mnie ta baza. Ja mam problematyczne powieki, które mają tutaj bardzo dużą skórę, bardzo dużo zagięć. Jest to dosyć problematyczna ta moja powieka. Ja jestem kobietą prawie dojrzałą. Nie wiem, czy jeszcze tu, może pewnie nie.